Spodziewałem się, wyjeżdżając z miejscowości oddalonej 8 km i różni, która jest wyżej o 130 chyba 5 metrów niż Bochnia, że tu będzie lód, bo tam ciężko było zjechać z Węgierczyckiej góry. Dobrze, ale udało się. No tam troszeczkę naród jest po tatarsku może. Chociaż to były kmitowskie to były w przeszłości. Proszę Państwa, bardzo się cieszę, że Państwo spotkaliście się. Myślę nawet, że ta aura, która jest taka dzisiaj całkiem przyzwoita, buduje jakoś taki nastrój tego czasu, w którym zwiedzamy te groby, czyli groby górników i innych osób związanych z kopalnią soli, powiązanych w rozmaity sposób. Oczywiście, jak zawsze, dotykamy tylko części tych nagrobków, ich jest znacznie więcej. Wybraliśmy sobie taką niewielką tutaj rundę, żeby też ma dotrzeć do nas orkiestra górnicza, która dzisiaj gra z rozmaitych sytuacjach, więc mam nadzieję, że Państwo godzinę przynajmniej wytrwacie, bo oni gdzieś tak około godziny 13 są spodziewani. Bo oni grają dzisiaj z okazji Baburki w różnych miejscach miasta, no i nasza koleżanka Grażyna Potępa. No, wspólnie ze mną nakłoniliśmy ich do tego, żeby również tutaj zagrali. Zobaczymy, jak to będzie. Proszę Państwa, wybraliśmy kilka miejsc, takich, które wiążą się z kopalnią soli. Przypomnę, że poprzednio chodziliśmy szukając grobów nauczycieli gimnazjalnych i licealnych, dzisiaj górnicy. I zaczynamy od takiego, no można powiedzieć, klasycznego nagrobka, bo i w bardzo reprezentacyjnej części tego cmentarza, czyli przy głównej alei. No i też jest to CK, starszy radca, czyli zarządca urzędu sprzedaży soli w Bochni. Radca cesarski Piotr Jose. Ja nie wiem, czy ja dokładnie, panie Andrzeju, czytam dobrze brzmienie tego nazwiska, ale wybaczycie państwo, no takie dość oryginalne nazwisko, o którym spotykamy informacje w Słowie Polskim wydawanym we Lwowie pod redakcją Zygmunta Wasilewskiego, które informuje, że 13 sierpnia 1904 roku zmarł radca Piotr Jose i właśnie wyższy urzędnik Urzędu Sprzedaży Soli w Bochni. I wzmianka jest również o jego synu Henryku Jose, którego nazwano utalentowanym literatem, dziennikarzem. Dzień dobry. Więc proszę Państwa, tu widać na tym przykładzie, że i to będzie widoczne także przy kolejnych nagrobkach, że jest taka jakby droga życiowa się uruchamia już w następnym pokoleniu, że ten urząd górniczy czy zawód górniczy daje szansę na zdobycie pewnej pozycji i życiowej, i finansowej. W następnym pokoleniu już no, jest to często pokolenie innej już inteligencji niż tylko inteligencja techniczna. Dzień dobry w kopalni. I także było z tym właśnie Henrykiem Jossem. Chodźmy teraz do kolejnego grobu.